Nasz kolejny gość to uznany, wielokrotnie nagradzany pisarz, scenarzysta oraz dziennikarz. Pewnie połowa osób czytała Ślepnąc od świateł, druga połowa oglądała serial, który zresztą współtworzył. Bo to wyrazista postać. Prywatnie wielki fan rapu. Przed wami nagrodę za teledysk roku wręczy Jakub Żulczyk. Dobry wieczór Państwu. Siema. Bardzo miło mi tu być. Okej. Laureatem popkillera w kategorii teledysk roku są BDOS, Ilanek oraz Widok Kolektyw za teledysk Rewolucja Romantyczna. Cześć, niestety Borysa i Kamila dzisiaj nie ma, więc odbieram nagrody za nich i jest mi niezmiernie miło, bo jestem częścią ISBM Label i Widok Kolektyw, także tym bardziej to jest dla nas wyróżnienie. I co? Pozdrowienia dla wszystkich, bawcie dzisiaj pięknie i róbmy sztukę i tyle. Dzięki. Nasz kolejny wręczający rok temu ubarwiał galę muzycznie, natomiast poszedł bardzo mocno naprzód, a w jego klipach pojawiają się już gwiazdy wielkiego formatu. Co więcej, jego najnowszy album sprzedał się aż w 30 egzemplarzach, więc do platyny brakuje mu 29 970 sztuk. Sama chciałam kupić jeden, natomiast z tego co wiem, to pakiet preorderowy z krówkami już się wyprzedał niestety. Sugerujesz coś? Nie, absolutnie. Jego relacja ze słuchaczami za to jest legendarna niemal. W związku z tym trzeba powiedzieć, że nagrodę za najlepszy kontakt z fanami wręczy gość, któremu ilości memów wszyscy chyba zazdrościmy. Ladies and gentlemen, Puffbeats! Dobry wieczór wszystkim. Siema. Siema tym, którym znam. Co tam gadasz? Warga atencji znowu szuka. Słuchajcie, zróbcie hałas dla Wargi, bo... Moi drodzy, patrzę sobie na tę nagrodę. Solar powiedział, że jest bez zaskoczeń i tym razem też jest bez zaskoczeń. Dziękuję bardzo. Naprawdę, no, nie macie pojęcia, ile musiałem przejść, żeby tutaj być i móc trzymać tę nagrodę tutaj w rękach. Cieszę się bardzo. Myślę, że ta nagroda jest dla mnie równie ważna jak Solar dla Białasa, jak Ania Wyszkoni dla VNM-a, jak wdowa dla kasty dzisiaj. Nie przygotowałem sobie przemowy, nie wiedziałem, że wygram, więc teraz szyję. Jak Vito dla Bambino. Cieszę się, że ta nagroda wędruje do Bydgoszczy i tutaj nie ściemniam, bo wędruję do BDS-a. Pamiętajcie, jak ważna jest przyjaźń. Pamiętajcie, że możecie spełniać marzenia. Z każdego szamba jest wyjście. Pamiętajcie, huragan nie zginie. Pamiętajcie, żeby się nie kłócić o głupstwa. Szanujcie ludzi, nawet jeśli któryś was wkurwia. A teraz zatkajcie uszy. Nauczyciele pierdolą, że dajemy tu dzieciom dragi. Jak chcecie kupić, wystarczy zadzwonić, a nie opowiadać im jebane bajki. Wy pizdy, uczcie ich tego, jak sobie poradzić. Jebane cymbały, a nie jak być wścicielskim. Kochani, ja mam jeszcze taki lifehack dla wszystkich wręczających. Tego nie trzeba otwierać, ręce wam się trzęsą, a to wszystko jest tu napisane, naprawdę. No ja rozważam, czy naprawdę tej nagrody nie przekazać Puffbeatsowi, bo faktycznie kontakt z publicznością wzorowy. Jeszcze jak na producenta. Mieszka. No dobra, to ja dziękuję w imieniu BDS-a. Chciałem z niego wycisnąć jakieś słowa, które by chciał dla was przekazać, ale powiedział mi, że są ściśle tajne i że przekażę je dzisiaj na Instagramie. Także przy okazji product placement, bijajcie małpka BDS. Dobra, dzięki w imieniu BDS-a i już zakwasy mam, ale dzięki. Cześć, słuchajcie, dzisiaj ważny dzień. Tymek Puchacz gra w reprezentacji. Właśnie teraz ma swój mecz. Oprócz tego
się opona, zrobiłem sobie tatuaż i wygrałem dwie nagrody w nagrodach Podkillera. Słuchajcie, jeśli chodzi o teledysk roku, bardzo dziękuję, że zagłosowaliście na ten teledysk. Dla mnie bardzo ważny, jest dla mnie bardzo ważny. Zrobiliśmy go totalnie po swojemu, jak zwykle na przekór wszystkiemu. I cieszę się, że tak wyszło. Naprawdę bardzo się cieszę. Cieszę się, że chłopaki z widoku robili to z nami. Cieszę się, że robiłem to z Lankiem. No, kurwa, jeśli chodzi o ten teledysk, bardzo się cieszę. No ale nie ma co pierdolić. Słuchajcie. Jeszcze na moment wrócę do sprawy teledysku. Słuchajcie. Na moich teledyskach, od pierwszych teledysków, są ci sami ludzie, ta sama ekipa, 2-1-1-5, moi przyjaciele. To jest błogosławieństwo od Pana, że możemy to robić po prostu wspólnie. To jest niesamowite dla mnie. Mam nadzieję, że nasza przyjaźń będzie trwała zawsze. Ale jeżeli chodzi o drugą nagrodę, którą dostałem, mianowicie nagrodę publiczności, nagrodę od Was za kontakt z fanami, czyli kurwa nagrodę po prostu od Was, stricte od Was, nie od kurwa gremium, nie od kurwa kogoś, kto sobie tak wymyślił, tylko od Was, głosami kurwa, no to jest niesamowite dla mnie, naprawdę, jestem Wam bardzo wdzięczny, kurwa, gramy z Wami w piłkę, mam z Wami kontakt, kurwa, taki, ja tym żyję, kurwa. Tak naprawdę to mnie napędza, że wśród moich fanów są ludzie. To nie jest tak, że o, słucham sobie nutek, zajebiście, tylko kurwa naprawdę tworzymy społeczność, co bardzo mnie cieszy, naprawdę bardzo się cieszę, kurwa. No i dla mnie to jest naprawdę, no, niesamowite. I słuchajcie, topowi raperzy w Polsce nie udzielają się na story, ograniczają aktywność w social mediach, bo tak jest łatwiej, no jak się nie udzielasz, no to łatwiej się przypodobać ludziom, no bo kurwa nie wiadomo, jakie masz zdanie. Kurwa tak naprawdę plastyczny w oczach ludzi, każdy sobie może ułożyć ciebie pod siebie i nikogo kurwa nie zrazisz, tak? No a ja, jak się udzielam, jak pierdolę swoje zdanie, no to wiadomo, no jedni lubią mnie bardziej, inni mniej, inaczej też patrzą na moją muzykę. Ale chciałbym powiedzieć tylko, że ja robię to dlatego, że bez tego to nie miałoby sensu. Bo co z tego, że ja będę robił kurwa nutki, będę miał jakieś wyświetlenia, skoro nic nie będzie za tym szło. No bo jakby no, zrobić hit, okej, okay, możemy zrobić hit. Zajebać hajs wyświetleń, okej, okay, możemy zajebać hajs wyświetleń. Ale kurwa, to co zostanie po nas? Co zostanie po nas? To, co będziemy sobą reprezentować, te wartości, które będziemy chcieli przekazać, to zostanie po nas, kurwa. Oczywiście piosenki i utwory też, ale to, co ktoś kurwa sobą reprezentuje, to, co mówi osoba, która ma platformę, jest was tutaj kurwa 700 tysięcy, to jest ważne. I tacy raperzy, jeszcze jako raperzy na to wszystko, kurwa, to wy nam płacicie, fani nam płacą, to dzięki wam istniejemy. Niektórzy mają to w piździe, niektórzy nie szanują swoich fanów, liczą na to, że wyświetlenia im się kurwa zwrócą. Różni są artyści w Polsce. Ale jest paru artystów, którzy szanują swoich fanów i nie mają ich w piździe. I chciałbym ich wyróżnić. Nie przygotowałem sobie żadnej listy, ale kurwa, sami dobrze wiecie, kto był nominowany, sami wiecie, kto kurwa był w komentarzach, sami wiecie. Słuchajcie, ja wygrałem, bo jestem znany, jakby mam największy fame, kurwa, powiedzmy sobie szczerze, z ludzi nominowanych, ale miałem największą ilość głosu, ale kontakt z fanami, tak naprawdę wygrali wszyscy nominowani, bo kurwa to ludzie nas wybrali i tak naprawdę taką nagrodę, jaką ja wygrałem, codziennie wygrywa każdy z nas, kurwa, bo żyje, kurwa, za to, za ludzi, za fanów, kurwa, my żyjemy za was i to trzeba sobie powiedzieć, żyjemy, kurwa, za was. I dlatego chciałbym wyróżnić Kękiego, Słonia, Grubego Mielskiego, chciałbym wyróżnić każdego rapera, który jest wdzięczny swoim fanom i też nie na pokaz, także jest kurwa wdzięczny, bo kurwa, bez was bym umarł, kurwa, tylko na serio, bez pierdolenia, już kończę ten wywód. Bez was fanów nie istniejemy my artyści, bo nagrywać to sobie możemy kurwa dla siebie, ale kurwa, to wy przekazujecie dalej naszą wiadomość, to wy przychodzicie na nasze koncerty, to wy nas wspieracie.
i wy jesteście w chuj ważni. Jeżeli raper nie szanuje swoich fanów, to jest chuj warty. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kurwa prawdziwych, którzy jeszcze się ostali w tym biznesie. Przepraszam bardzo, że nie przyszedłem osobiście odebrać nagrody. Kurwa, alergię mam kurwa po prostu na energię niektórych. I życzę wszystkim wszystkiego dobrego, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo, że mnie wybrali. Ja się nie zmienię, ja zawsze będę was szanował. Zawsze będziemy mieli kontakt. Czy będę miał kurwa milion, czy będę kurwa siedział z Drake'em w Los Angeles kurwa, czy będę cokolwiek robił, to zawsze będziemy mieli kontakt. Bo to jest to, co kurwa zostało po nas. I to jest ważne. Ale nie wszyscy mają jaja, żeby to przyznać. Wszystkiego dobrego dla was. Na serio, wszystkiego dobrego. Ja wiem, że jedni z was mają mnie za pojeba, drudzy za populistę, trzeci kurwa chuj wie co. Ale to jest właśnie cena też tego, że się wypowiadam. Ja nie mam wpływu na to, jak mnie odbierzecie. Ja mam wpływ na to, co mówię. Słuchajcie, wszystkiego dobrego dla was raz jeszcze. Dziękuję bardzo za nagrody.